przejrzeć, jak wygląda nasz pojazd, jego stan techniczny. Pomyślmy po prostu o tym, żebyśmy nie stanęli na drodze z problemem, tylko bezpiecznie dotarli do celu. Jak te kontrole będą wyglądały w czasie akcji zniczek? Dużo będzie policjantów? W dniu jutrzejszym rozpoczniemy już typowe działania, jeśli chodzi o akcję znicz. Będziemy patrzeć na prędkość kierujących, bo to jest jeden z elementów, który jest przyczyną wypadków drogowych z bardzo ciężkimi obrażeniami. Będziemy patrzeć oczywiście na trzeźwość uczestników ruchu drogowego. Będziemy oczywiście patrzeć także na to, jak zachowujemy się w rejonach, cmymy tą nogę z gazu, ale nie zapominajmy, że gorsze warunki atmosferyczne to przede wszystkim gorsza widoczność. Piesi trzymają parasole, często zakładają kaptury, są mniej ostrożni na drodze. My jako kierowcy jesteśmy troszkę bardziej rozkojarzeni, jednak wycieraczki, które cały czas oczyszczają nam szybę, powodują, że my widzimy troszeczkę gorzej, także przede wszystkim oczekujemy tu od kierujących, że będą mieli tą wzmożoną ostrożność, że będą dużo bardziej uważali i przede wszystkim zwolnią. Nie ma sensu jechać w pośpiechu, nie ma sensu gdzieś tam się denerwować, na spokojnie wyjechać parę minut wcześniej. Policjanci na pewno pomogą i wskażą, gdzie ewentualnie można pozostawić samochód, żebyśmy wszyscy bezpiecznie dotarli do końca tego weekendu. Policjanci przypominają o zmianach w organizacji ruchu w okolicach cmentarzy. Nie warto jeździć na pamięć. Gdańsk tymczasem ma problem ze znikającym sprzętem do porządkowania grobów. Miasto za darmo udostępnia podstawowe narzędzia na wszystkich cmentarzach. Jak się okazuje, zbyt dobrze na tym nie wychodzi. O czym z Katarzyną Kaczmarek z Zarządu Dróg i Zieleni rozmawiał reporter Tok FM Paweł Radzewicz. Odwiedzaniu grobów towarzyszy często głęboka zaduma. W tej zadumie łatwo się zapomnieć. W Gdańsku jest chyba dobry tego przykład. Dobry przykład. Chodzi o narzędzia do sprzątania grobów. Rzeczywiście poginęły nam te narzędzia od ubiegłego roku. Przygotowaliśmy specjalne stojaki na nich, szczotki, rabie, łopatki. No i były, ale wyszły. W związku z tym w tym roku nowa partia tych sprzętów do czyszczenia, do sprzątania grobów. No, mamy nadzieję, że te pozostałe też są na cmentarzu. Apelujemy do osób, które odwiedzają cmentarze, żeby spojrzały, zajrzały, być może przez roztargnienie, być może właśnie przez tę głęboką zadumę. Gdzieś tam ten sprzęt został i nie wrócił na stojaki. A ten sprzęt jest bardzo przydatny. Widzimy, że jest bardzo popularny, widzimy, że bardzo się przydaje, widzimy, że jest bardzo chętnie pożyczany. Tak więc dokładamy, ale też apelujemy o to, żeby sprawdzić, poszukać, być może gdzieś się odnajdą. Jak wygląda ta sprawa w liczbach, na ilu cmentarzach, ile to grabek, szczotek, łopatek było? Było paręset sztuk, jest kolejnych paręset, tak więc to już ilości idące w tysiące. Wszystkie 9 cmentarzy komunalnych, które w Gdańsku są, zostały wyposażone w takie stojaki ze sprzętem do sprzątania. W tym roku jest też nowość, bo wiele osób nam o tym mówiło. My w tym roku poszliśmy za ciosem. Są worki do liści, bo wiele cmentarzy jest usytuowanych w takich miejscach, które są bardzo mocno zadrzewione. Na przykład tutaj Srebrzysko i stara część cmentarza Łostowickiego. Te liście są bardzo uciążliwe, trudno jest je zbierać z jednego grobu. Odgarniamy na drugim, one się znajdują, potem znowu i tak dalej, i tak dalej. Walka z wiatrakami, my trochę w tej walce chcemy pomóc. Worki na liście również można wziąć, przeznaczyć na liście grabione z grobów na cmentarzu i wokół punktów wyrzucania odpadów. Te worki zapełnione liśćmi należy zostawić. Trzeba uważać, żeby w tej zadumie tego worka nie wziąć. To był pół diabla. Apelujemy o to. Oczywiście te worki są przeznaczone na liście, które są na cmentarzu. No mamy nadzieję, że wszyscy to widzą, że wszyscy to wiedzą i że wszyscy będą iść tym samym tokiem myślenia i że rzeczywiście te worki na cmentarzu się przydadzą. Do ludzkiej wyobraźni przemawiają pieniądze. Ile kosztuje to uzupełnianie tego cmentarnego sprzętu? To są sprzęty kupowane specjalnie na nasze zamówienie. To jest kilka do kilkunastu tysięcy złotych, bo worków jest kilka tysięcy, bo nowego sprzętu jest znowu kilkaset sztuk. Tak więc mamy nadzieję, że wszyscy to docenią i mamy nadzieję, że sprzęt się odnajdzie, ten, który nie wrócił po poprzednim sezonie i mamy nadzieję, że ten sprzęt, który teraz został dołożony, będzie nam jeszcze długo służył. To możemy w tym miejscu też zaapelować do Gdańszczan, żeby zerknęli na swoje działki i przydomowe miejsca na sprzęt ogrodowy, czy nie mają sprzętu akurat z cmentarza, bo jest bardzo charakterystyczne. Sprzęt jest bardzo charakterystyczny. I grabie, i łopatki są w pięknych, intensywnych kolorach, fuksjowo-błękitnych. Fuksja to taki brudny róż, więc różowo-błękitny sprzęt jest sygnowany napisem ZD i Z Gdańsk, tak więc nie sposób go pomylić. Godzinny szczyt. Uwaga.
Mimo protesty w centrum Katowic przeciwko decyzji parlamentarzystów, którzy odrzucili obywatelski projekt nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, milcząc protestowało kilkadziesiąt osób. Głównym celem zmian było uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną w spisie powszechnym na narodowość śląską. Zadeklarowało bowiem, jak pamiętamy, ponad 800 tysięcy osób z protestującymi. Rozmawiał Daniel Tymczasny. Czasami zamiast słów bardziej wymowne jest milczenie. Są taki pomysł na najbliższy protest w sprawie decyzji komisji sprzed tygodnia, która odrzuciła obywatelski projekt. Jedną z przyczyn, dla których nie została ta etniczność przyznana, jest właśnie kwestia, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To się wiąże z finansami, które musiałyby płynąć na przykład na naukę języka śląskiego w szkole dla dzieci, no na różne takie rzeczy, jak na przykład Kaszubi mają, chociażby no taka rzecz jak tabliczki na ulicach napisane, oznaczone i w języku polskim i kaszubskim. No tego typu zmiany, które powodowałyby jakieś tam koszty. Myślę, że to jest jedna z przyczyn, poza tym obawy związane z tym, że nie wszyscy rozumieją kwestię autonomii. Uważają, że to chodzi o, nie wiem, zupełne jakieś odłączenie się od Polski, a nie w tym rzecz. Trzeba troszeczkę wiedzy zaczerpnąć i wtedy myślę, że strach już nie ma takich wielkich oczu. Wyleźli, my pokazujemy w ten sposób jakoś swoje niezadowolenie, nie? A najważniejsze to jest to, że zaś nasze sztymy, 140 tausendów tych naszych sztymów wylądowało w Hasioku, że zaś ci ludzie, co kekerzy się deklarują narodowością śląską, a ich jest prawie 870 tausendów, zaś ich sztyma wylądowała do Hasioka. No i to jest tak właśnie, to nawet liczby tutaj nie godają, bo nie wylezą te ludzie, wszyscy dzisiaj się tu pokorzą, ale liczby przy spisie, albo przy tym, co my przynieśli do Sejmu, te 140 tausendów, to są jednak sztymy ludzi, nie? Ślązoków, obywateli polskich. Wylądowało to w koszu, dzisiaj milczący protest. Czy jakieś dalsze będą kroki z waszej strony? No na pewno będą. No, nie obrażymy się, nie rozpracujemy się. I no to pokazuje jeszcze inaczej, że polski rząd, ci co rządzą, nie mają zocy do Ślązoków. I oni nie mają zocy do nas, a chcą zoca, żeby my mieli do nich. Z jednej strony no, na pewno będzie reakcja, bo jest nas więcej organizacji. Na pewno to przemyślemy, żeby zrobić dobrą strategię. Ale to ino mogę powiedzieć wszystkim tych, co to reskierują w tym reskierunku, że to ino nas wzmacnia, a nie zmniejsza naszą wagę. Na pewno się nie poddajemy, Ślązacy się nie poddają. Cały czas działamy na rzecz naszego regionu, na rzecz Śląska. Projekt zakładał dopisanie narodowości śląskiej do obecnej listy czterech mniejszości etnicznych: karaimskiej, łemkowskiej, romskiej i tatarskiej. Wejście nowelizacji w życie m.in. dałoby w mowie śląskiej podobne prawa, jakie wynikałyby z nadania jej statusu języka regionalnego. Nowelizacja zapewniłaby też pieniądze m.in. na śląską edukację regionalną, działalność kulturalną i artystyczną, tworzenie śląskich programów telewizyjnych i audycji radiowych oraz ochronę miejsc związanych ze śląską kulturą. W kolejnej części naszego programu o polsko-ukraińskiej integracji młodzieży, ale też o kolejnej udanej replantacji skóry głowy. To ponownie sukces zespołu lekarzy z Gliwic. Wracam zaraz po informacjach. Godziny szczytu. Magazyn Reporter. EKG. EKG. Ekonomia. Kapitał. Gospodarka. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej na program EKG. Zaprasza Maciej Głogowski. Reklama. Pogotowie cenowe słucham. Porwały mnie, arma nie porwały, złapały, nie chcą puścić. Gdzie to było? W sklepach euro. Teraz w sklepach euro. Porywające okazje. Redmi 40 cali Samsung za 1390. 48 cali Smart TV Sony Wi-Fi za 2390. Samsung Galaxy J7 5,5 cala za 1149 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Jasna, jasna, jasna! Nie wiem oczywiście, jak to praktycznie się przełoży na polski interesy, na przykład polski rolnicy. Ja osobiście akurat autorskie przedstawienie Piotra Cieplaka w Teatrze Narodowym. Zapraszamy 29 i 30 października. Do
zobaczenia. Jestem mordercą. Historia śledztwa z Gdyni, które wstrząsnęły Polską. Zdobywca srebrnych rybów na festiwalu filmowym w Gdyni. Thriller, jakiego nie dał w polskim kinie. Nie mordowałem te kobiety. Nowy film Maciej Jawiemczycy. Jestem mordercą w kinach od 4 listopada. Testy ze skwitu, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już od jutra. Puente opłukanie tkanin z linianu przerodzenia roczna 33 grania, 4,99 za litr, 4,99. A mleczko lub spray do oczyszczenia łosienki CIF tylko 6,99, 6,99 za opakowanie. Bo czyż nie przyda się coś do czyszczenia, co wszystko wyczyści, poczyści, aż się zapłyszczy. Cała łazienka tylko w Lidlu środki czystości w weekendowych supercenach. Lidl, co tydzień coś nowego. Teraz dla odmiany za granicą może być jak w domu. Na wakacjach w polskiej strefie. Strefie dobrej zabawy, kina i konkursów. W wybranych hotelach w Grecji i Chorwacji już od 750 zł za tydzień pobytu z przelotem. Taka odmiana tylko w Rainbow. Wspominasz wakacje? Chciałbyś znów poczuć ich smak? Odwiedź zamirashop.pl i zamów oryginalne produkty z Libanu, Turcji, Grecji lub Indii. A już jutro trafią na twój stół. Zamirashop.pl. Sklep internetowy z żywnością orientalną i wegetarianą. Moje dziecko, najlepsza aplikacja dla rodziców w Polsce. Rozwój diety i pielęgnacja. Pobierz za darmo w Google Play lub Samsung Apps. Moje dziecko, zaufało nam już 100 tysięcy rodziców. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 17.20, Adam Łuska, zapraszam. Łódzka prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie Marka N., który prowadził dom schronienia w Zgierzu. Mężczyzna podejrzany jest m.in. o znęcanie się nad podopiecznymi i narażenie życia i zdrowia pacjentów, z których kilku zmarło. Jest też podejrzany o oszustwa. Markowi N. grozi do 8 lat więzienia. Wdowiec po tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej Jolancie Szmanek Deresz Paweł Deresz zapowiada, że złoży zażalenie do sądu na decyzję prokuratury o ekshumacji szczątków jego żony. Kroki prawne zapowiada też Małgorzata Rybicka, wdowa po Arkadiuszu Rybickim. Krajowe Biuro Wyborcze rozważa zmianę wyglądu kart do głosowania. 29 listopada chce zapytać ekspertów i wyborców, w tym osoby niepełnosprawne, o najbardziej czytelny wzór karty. Raczej nie ma jednak szans na zmiany przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Tymczasem Fundacja Batorego krytykuje, że czasu na zgłoszenie się na wspomniane konsultacje będzie zbyt mało. Stoczniowe dźwigi w Gdańsku pozostaną w ewidencji zabytków. O usunięcie m.in. 7 dźwigów z listy zabytków wnosili właściciele postoczniowych terenów, ale Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnie oddalił właśnie ich skargi. Informacje sportowe. Krzysztof Sandecki, zapraszam. Po raz pierwszy od pamiętnej konferencji prasowej pełnej płaczu US przemówiła Therese Johaug. Norweska biegaczka narciarska zapowiedziała, że jest zdecydowana wrócić na trasy biegowe, chociaż zdaje sobie sprawę, że najbliższy sezon będzie dla niej stracony. W ciągu jednej minuty moje całe życie stanęło na głowie. Zmieniło się wszystko i wszystko stało się niewiarygodnie ciężkie. Mówiła zawodniczka na spotkaniu z dziennikarzami. Zdradziła też, że zastanawiała się nad zakończeniem kariery. Mistrzyni olimpijska za stosowanie dopingu została tymczasowo zawieszona do 18 grudnia i przypadek wciąż bada norweska agencja antydopingowa. Przypomnę, że Johaug tłumaczyła, iż zastosowała maść do ust, która miała w sobie zakazaną substancję. Trzeci mecz i trzecie zwycięstwo. Angelika Kerber pokonała Madison Keys 6-3, 6-3 i awansowała do półfinału WTA Finals. Ten wynik pomógł też Dominice Cibulkowej, która po dwóch porażkach dziś wygrała z Simoną Halep 6-3, 7-6 i także może cieszyć się z awansu. Pewna gry o finał jest także Swietłana Kuzniecowa, natomiast o ostatnie miejsce w półfinale jutro zagrają Agnieszka Radwańska i Karolina Pliszkowa. To nie zdarza się zbyt często. Koszykarz New Orleans Pelicans Anthony Davis rozpoczął sezon NBA od zdobycia 50 punktów w jednym meczu. Adrian Brzozowski. Koszykarzem, który w najlepszej lidze świata także mógł pochwalić się takim meczem otwarcia, w którym zdobywa się samemu przynajmniej 50
50 punktów był legendarny Michael Jordan. W nocy podobnego wyczynu dokonał 23-letni Anthony Davis z New Orleans Pelicans. Jednak 17 trafionych rzutów z gry, 16 rzutów osobistych, 16 zbiórek, 7 przechwytów, 5 asyst i 4 bloki nie wystarczyły. Jego Pelicans przegrali z Denver Nuggets 102-107. Adrian Brzozowski, Tok FM. A na koniec jeszcze zwycięzca Vuelta Espania z 2002 roku, Hiszpan Aitor Gonzalez, który został aresztowany za to, że młotkiem wybił szybę w sklepie z telefonami komórkowymi w centrum Alicante. 41-letni były kolarz nie po raz pierwszy złamał prawo. W przeszłości stracił prawo jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i narkotyków. Kolejne informacje Radia Tok FM o 17.40. Pogoda. Nocą deszczowo w północno-zachodniej części kraju, w pozostałych regionach bez opadów, a na termometrach od minus 1 stopnia na Podkarpaciu do plus 10 na Pomorzu Zachodnim. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn Reporter 25 minut po 17. O czym jeszcze w naszym programie? Gliwiccy lekarze po raz kolejny odnoszą sukces po tym, jak podjęli ryzyko skomplikowanej operacji replantacji skóry głowy. Dziś usłyszeliśmy także pacjentki, którym pomógł zespół profesora Maciejewskiego. W tej części programu także polsko-ukraińska wymiana młodzieży. Opowiemy też o idei zielonej stolicy Europy. Taki tytuł marzy się niektórym we Wrocławiu. Kolejna udana replantacja skóry głowy w Centrum Onkologii w Gliwicach. Kobieta została oskalpowana przez maszynę rolniczą. Doznała także otwartego złamania przedramienia i uszkodzenia stawu kolanowego. Pani Joanna przeszła zbyt blisko maszyny, która wciągnęła jej rękę, a potem włosy, zrywając skórę z głowy. Ostrzegam, szczegóły zdarzeń, o których opowiemy, brzmią drastycznie, ale będziemy mówić o ratowaniu zdrowia i życia. Grzegorz Kozioł. Zespołowi lekarzy udało się z powodzeniem przeżyć oderwany skalp oraz poskładać kości, mówi profesor Adam Maciejewski. Przywróceniu krwienia w tej replantowanej okolicy po głowie i szyi zajął ponad 8,5 godziny od momentu urazu, a zaopatrzenie podwójnego złamania przedramienia mieściło się w ramach tych 8,5 godzin. Pani Joanna czuje się dobrze i jest zadowolona ze swojego wyglądu. Wiadomo, że to nie jest tak samo, jak było wcześniej, ale myślę, że z czasem te wszystkie pizny i rany się na tyle zagoją, że będzie wszystko na tyle wyglądało, że nie będzie mi to przeszkadzać. Jak doszło do wypadku? Po prostu przechodziłam koło maszyny. Też nie podeszłam zbyt blisko, zahaczyłam rękawem od swetra o wał, który maszyna napędza. Zaczęło wciągać rękę, później wciągnęło bitkę. To już druga tego typu operacja w gliwickim ośrodku. Replantacja u pierwszej z pacjentek, również oskalpowanej przez maszynę rolniczą, udała się znakomicie. Pani Barbara, o 3 miesiącach od wypadku wygląda naprawdę świetnie. Z dnia na dzień jest coraz lepiej. Ja trochę się przestraszyłam, bo jednak była duża opuchlizna i różne kolory tej przyszytej skóry normalnej. Było trochę ciężko na początku. Profesor Maciejewski oczywiście jest zadowolony z zakończonych sukcesem operacji. Zwraca jednak uwagę, że potrzebny jest ośrodek wyspecjalizowany w opiece nad chorymi, którzy mają urazy wielonarządowe i jednocześnie potrzebują replantacji twarzy. Nie przewidywaliśmy w naszej działalności rozszerzonej o replantację. To wynikało z konieczności i potrzeby niesienia pomocy chorym, którym byliśmy w stanie. Zdajemy sobie sprawę z konieczności istnienia ośrodków, które byłyby w stanie w sposób globalny chorych po wielonarządowych urazach kolokwialnie mówiąc ogarniać. Podkreślam, w miarę naszych możliwości będziemy starali się pomagać wszystkim chorym, którzy z naszej pomocy mogą skorzystać. Pewnie przy kolejnym tego typu urazie będziemy starali również się zrobić wszystko, co się da, aczkolwiek podkreślam, urazy wielonarządowe nie mają prawa i nie powinny być wykonywane w naszym ośrodku, bo nie mamy możliwości, żeby tego typu chorych w właściwy sposób, a przede bezpieczny, leczyć. Lekarze z Centrum Onkologii w Gliwicach zasłynęli z kilku pionierskich operacji. Pod kierunkiem profesora Maciejewskiego przeprowadzili na przykład 2 przeszczepy twarzy. Pierwsza z operacji, przeprowadzona w maju 2013 roku, była jednocześnie pierwszym na świecie przeszczepem twarzy ratującym życie. Mężczyzna nie miałby szans
przeżyć, ponieważ maszyna do cięcia kamieni dosłownie wyrwała mu twarz. Lekarze przeszczepili mu twarz innego człowieka razem z kośćmi jej środkowej części. Pan Grzegorz może teraz mówić, jeść i uśmiechać się. Godziny szczytu. Magazyn reportera. Ruszyły polsko-ukraińskie wymiany młodzieży w tym roku. Są na to 4 miliony złotych. Młodzież z Ukrainy może odwiedzać Polskę i poznawać nasz kraj, nic za to nie płacąc. Wymiany mają służyć budowaniu pozytywnych polsko-ukraińskich relacji i poznawaniu się nawzajem. Do Lublina właśnie przyjechała grupa z ukraińskiego miasta Sumy. Na spotkaniu z nimi była Anna Kmitarek-Zawodzka. Grupa młodych Ukraińców przyjechała do Lublina w ramach wymiany, a są to młodzi działacze ukraińskich organizacji pozarządowych. Jak mówi mi Julia, koordynatorka projektu ze strony Ukrainy, to jest młodzież w różnym wieku. Przedstawiciele organizacji pozarządowych ta centrum młodzieżowych, a także studenty. Dużo osób zainteresowanych wyjazdami do Polski. Tak, dużo. Bo to jest dobry przykład dialogu międzykulturowego między Polską i Ukrainą. Ale czasami pojawiają się trudne tematy. Tak, ale to dlatego i robimy, żeby rozmawiać, nawiązywać wspólne poznania i wspólny dialog. Tu w Lublinie przygotowują w tej chwili specjalną książkę, która ma być wykorzystywana przy kolejnych takich pobytach. Książkę o integracji dwóch narodów. Michał Wójcik, prezes Fundacji Nowy Staw. Chcemy zrobić tam taką rzecz, że będą słówka polskie i ukraińskie z tego tematu, tak, projektów młodzieżowych. Czyli będą przykłady, jak dobrze zrobić animację językową, żeby pokazać na przykład, że język polski i ukraiński jest do siebie podobny. Będzie śpiewnik piosenek polskich i ukraińskich, żeby można było przy ognisku też jakby zaśpiewać i zobaczyć, jakie są, trochę poznać tej takiej kultury polskiej i ukraińskiej. Będzie kilka przepisów takich, żeby pokazać też, że mamy wspólne to dziedzictwo, tak? Bo chcemy pokazywać rzeczy, które nas łączą. O łączeniu słyszę też od konsula Ukrainy w Lublinie, Wasyla Pawluka, jak mówi, coraz więcej Ukraińców chce poznawać Polskę. Co ciekawe, dzieci w ukraińskich szkołach coraz częściej uczą się języka polskiego, choćby w szkołach we Lwowie czy Tarnopolu. To jest więcej, więcej takich jest rodzin, gdzie chcą, żeby ich dzieci znali polski język. Bardzo dobrze, ja z tego się cieszę, naprawdę. Ale to wynika z korzeni? Nie tylko, właśnie tylko. Tam oczywiście dużo jest takich przemieszanych rodzin i polsko-ukraińskie, ale nawet takie jak jest czysto ukraińskie rodziny, ale chcą, żeby ich dzieci w przyszłości znali polski język. I ja z tego się cieszę, bo łączy, to nas łączy. Jak ludzie znają język jeden drugiego, to jest jeszcze takie główne łączenie. Mamy wspólne korzenie, mamy wspólną historię. Kiedyś nas podzielili, a teraz my powinniśmy się łączyć. Różne historie w nas też były, różne historie były oczywiście. I historię trzeba znać, ale trzeba i patrzeć na przyszłość. A 100 razy powiem, że za młodzieżą nasza przyszłość. Witalij Machanec jest studentem, który studiuje europeistykę w Lublinie i tu na miejscu przygotowywał pobyt swoich rodaków z Ukrainy, którzy przyjechali w ramach wymiany, by przez kilka dni poznawać Polskę. Też często Polska jest przede wszystkim dla zapoznania się z Polską, ponieważ dużo ludzi z Ukrainy nie ma takiej za dużo możliwości, żeby pojechać gdzieś za granicę, ale także przede wszystkim takie wymiany, nie tylko ten projekt, a i w ogóle wszystkie wymiany, które będą powstały w przyszłości i takie różne projekty, to nie służą dla poznania kultur, dla współpracy w przyszłości, także dla rujnowania stereotypów. Ten lubelski projekt wymiany młodzieży jest realizowany pod hasłem Udana wymiana młodzieży dziś, gwarancją dobrego sąsiedztwa jutro. Kolejny nabór wniosków na projekty dotyczące takich młodzieżowych wyjazdów młodych Polaków na Ukrainę i młodych Ukraińców do Polski. Kolejny nabór ma być przeprowadzony na początku przyszłego roku. Anna Kmitarek-Zawodzka, dziękuję bardzo. Zmieniamy temat. Wrocław stara się o kolejny tytuł. Tym razem chce być zieloną stolicą Europy. Będzie to trudne, bo konkurencja jest ogromna, ale jak zapewniają urzędnicy, skorzystają na tym wszyscy. Jeżeli Wrocław wygrałby konkurs, byłby zieloną stolicą w roku 2019. Małgorzata Waszkiewicz. Tytuł zielonej stolicy Europy przyznaje Komisja Europejska, mówi Beata Merenda, wicedyrektor Wydziału Środowiska w Urzędzie Miejskim. Tytuł ma znaczenie dużo szersze. Całość zagadnień jest
skupiona wokół rzeczywiście zieleni, ale takiej szeroko pojętej, ponieważ obejmuje 12 aż obszarów, od jakości powietrza, od zmian klimatycznych, poprzez transport, ekoinnowacje, zieleń, różnorodność i również zarządzanie środowiskiem w bardzo też szerokim ujęciu. Teraz wrocławianie tworzą aplikację, która ma przekonać europejskich urzędników, że to Wrocław powinien być zieloną stolicą Europy, mówi Monika Pers-Święcicka z Zarządu Zieleni Miejskiej. Podsumujemy wszystkie nasze inwestycje zielone. Podsumujemy na przykład to, że z udziałem mieszkańców powstaje bardzo dużo terenów zieleni. Prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz przekonuje, że Wrocław, aplikując o ten tytuł, wchodzi na zieloną ścieżkę i już z niej nie zejdzie. Wiele wspaniałych miast nosiło bądź nosi ten tytuł. Wśród nich Sztokholm, Kopenhaga czekają w kolejce, już mając tytuł przyznany, Lublina czy Essen. Dodam na marginesie ważną informację, że rzecz cieszy się dużym zainteresowaniem. W związku z tym nie było w historii miasta, które w pierwszym podejściu wygrałoby ten konkurs. Może będziemy pierwszym takim miastem. Lublina 4 razy się starała, Essen 3 razy. Są miasta, które jeszcze dłużej o to zabiegały. Wszystkie nasze wysiłki i plany związane z takim myśleniem chcieliśmy zebrać w jednym dokumencie aplikacyjnym, opowiedzieć o tym komisji, być może dzięki temu wygrać konkurs, ale na pewno też, jeśli go nie wygramy, odpukuję, nałożyć na siebie samego zobowiązania, że właśnie będziemy też podążali tą drogą i że zrealizujemy różne przedsięwzięcia w tej aplikacji zapisane. To jest dla nas, dla kierujących losami miasta po prostu bardzo ważne, że chcemy się zajmować problematyką ekologiczną i że zbieramy szyki wokół problematyki ekologicznej, że naprawdę chcemy obciąć głowę smogowi smogu, że to traktujemy bardzo, bardzo serio. A druga rzecz dotycząca przyszłości jest taka, z tytułem nie wiążą się w sensie bezpośrednim żadne profity, czyli to nie jest niestety tak, że Unia Europejska natychmiast duże fundusze przeznacza na miasta, które uzyskują taki tytuł, ale z tytułem wiążą się na przykład bardzo pozytywne skutki, jak się startuje do różnych konkursów o fundusze europejskie, to tam ktoś, kto był w konkursie, bądź uzyskał tytuł, jest bardzo mile widziany. Czyli z pewnością to Wrocławiowi pomoże, chociaż w sensie bezpośrednim nie przynosi do nas żadnych funduszy. Radny miejski Piotr Ulek kibicuje, ale ma też nadzieję, że znajdą się pieniądze na ekologiczne programy. Sam tytuł wiele nie znaczy, to symbolicznie możemy się fajnie poczuć, że jesteśmy zieloną stolicą Europy, ale dla mieszkańców najważniejsze jest to, co to za sobą niesie. Ja rozumiem, że po pierwsze to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, elementem aplikacji będą wieloletnie programy, które albo funkcjonują w mieście, albo które zobowiązują miasto do określonych działań, w tym program ochrony powietrza do roku 2023, gdzie bardzo ambitne są zapisy dotyczące termomodernizacji różnego rodzaju lokali. Dzisiaj tempo tej termomodernizacji jest zdecydowanie niewystarczające. Nie ułatwia strona rządowa całej tej sytuacji, blokując program Kawka. Pytanie jest takie, w jaki sposób te parametry pan prezydent zamierza wypełnić. Trzymam za to kciuki, bo wszyscy wrocławianie chcieliby żyć w mieście, w którym nie ma problemu z czystością powietrza. Ja również w takim mieście chciałbym żyć. Decyzję o przyznaniu tytułu zielonej stolicy Europy Komisja Europejska podejmie w czerwcu. Z Wrocławia Małgorzata Waszkiewicz, dziękuję bardzo. Tyle dziś w magazynie reporterów za kilka chwil informacje, po nich kultura osobista, na którą zapraszam w imieniu Patrycji Iwana. To kolejne wydanie naszego programu jutro po 17:00. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Witamy po przerwie w debacie dnia. Gośćmi są Wieczór Radia TOK FM. Adam Mickiewicz woli czucie i wiarę, ale do mnie silniej mówi mędrca szkiełko i oko. Czwartkowy wieczór zaczynam od Radiowej Akademii Nauk. Biosfera to przestrzeń, w której ożywiam historię niezwykłych postaci. I na koniec, by śniło się lepiej, zapraszam do Fabryki Snów, czyli na mocne rozmowy o najpiękniejszych i najważniejszych filmach. Zapraszam w czwartek po 21:00. Karolina Głowacka. Reklama. Kogo to wiedzę nowy złapał? Porwały, nie chcą puść. Gdzie to było? W sklepach Euro. Teraz w sklepach Euro. Porywające okazje. LED TV 40 cali Samsung za 1390. 48 cali Smart TV Sony Wi-Fi za 2000.
2390. Samsung Galaxy J7 5,5 cala za 1149 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje. Myślisz o założeniu stowarzyszenia lub fundacji? Potrzebujesz wzmocnić swoją organizację? Odwiedź Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze dla organizacji pozarządowych i bezpłatnie skorzystaj z naszego wsparcia. Od 2011 roku doradzamy, animujemy i informujemy dzięki partnerskiej współpracy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia Tratwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wejdź na stronę www.inkubator.mgo.info i znajdź najbliższy punkt w Twojej okolicy. Uwaga! Ogłaszamy w Lidlu najsłodszą promocję tygodnia. I to właśnie w Lidlu cukier aż o 17% taniej. I teraz cukier kosztuje 2,48, tylko 2,48 za kilogram cukru. I pamiętaj, u nas nie musisz mieć żadnej karty, żeby słodzić do woli. A dodatkowo, żeby osłodzić Ci życie jeszcze bardziej, dorzucamy banany za 2,69 za kilogram. Tylko 2,69. Słodka promocja w Lidlu już teraz. No tak, słodko jeszcze nie było. Lidl, co tydzień coś nowego. A gdyby tak rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady? A lepiej pojechać w Bieszczady Mini Countryman? Tylko teraz Mini Countryman w cenie niższej o 30 000 zł. Z nawigacją ksenonowymi reflektorami, napędem na 4 koła i automatyczną skrzynią biegów. Szczegóły na mini.pl. Dilerzy Mini zapraszają. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla wszystkie świeże kruszki aż do 50% taniej. Świeże kruszki do 50% taniej. A pyszne banany premium tylko 2,69 za kilogram. 2,69. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ej, Marek, a ile ty już tą swoją Skodą jeździsz? Skodą, jak się nie pyta. Ile? Im dłużej jeździsz swoją Skodą, tym lepiej dla ciebie, bo masz Fore for Service. Fore for Service? Masz Skodę starszą niż 4 lata? Masz Fore for Service. Płacisz nawet do 30% mniej za serwisowanie. Skoda, simply clever. Reklama. Ale oczywiście jakieś wypowiedzi krytyczne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 17.40. Adam Mózga, zapraszam. Częstochowscy radni domagają się od rządu odpowiedzi, jak zamierza dotrzymać obietnic, że żaden nauczyciel w efekcie planowanej reformy oświaty nie straci pracy oraz że samorządy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jej wdrożeniem. Zaapelowali częstochowscy radni o wycofanie się z tych zmian. Zaproponowane przez klub SLD stanowisko przyjęła Rada Miasta Częstochowy. Tamtejszy samorząd oszacował m.in., że w pierwszym roku wygaszania gimnazjów pracę może tam stracić około 200 nauczycieli, a tylko koszt odpraw w 2017 roku może sięgnąć około 3,5 miliona złotych. Artem Wałulin, 30-letni Ukrainiec, o którego ekstradycję wnioskują Stany Zjednoczone, pozostanie w areszcie. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Warszawie. Wałulin to właściciel Kika Storens, platformy, przy pomocy której według amerykańskich śledczych dystrybuowane były na szeroką skalę nielegalne pliki. Wałulin został zatrzymany w lipcu na lotnisku imienia Chopina w Warszawie przez Straż Graniczną. Amerykanie chcą mu postawić zarzuty dotyczące łamania praw autorskich oraz prania brudnych pieniędzy. Do poniedziałku mają potrwać wielkie prace porządkowe w resztkach obozowiska w Calais, które zostało już niemal całkowicie opuszczone przez mieszkających tam dotychczas migrantów. Za pomocą ciężkiego sprzętu budowlanego usuwane są prowizoryczne schronienia. Na miejscu są siły porządkowe, które mają za zadanie nie dopuścić na miejsce gapiów, dziennikarzy i niewielkiej grupy migrantów. Według władz przed ewakuacją obozowiska mieszkało tam 6,5 tysiąca osób, zamierzających przedostać się nielegalnie do Wielkiej Brytanii. Teraz to wszystko. Pogoda. Teraz to wszystko. Kolejne informacje Tok FM. Już 18, a ja dodam jeszcze, że w nocy deszczowo w północno-zachodniej części Polski na termometrach od minus 1 stopnia na Podkarpaciu przez 5 w centrum do 10 na północnym zachodzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Dlatego, że wyraźnie widać, że raczej
Kultura osobista. Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy kulturę osobistą w studiu ze mną Jan Brykczyński oraz Adam Pańczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli przedstawiciele kolektywu fotograficznego Sputnik Fotos. No i będziemy rozmawiać o takiej dużej wystawie, która została otwarta zaledwie kilka dni temu w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Waszych zdjęć z republik poradzieckich i o tych zdjęciach, o tych miejscach będziemy dzisiaj rozmawiali, ale zanim rozmawiamy o tych konkretnych fotografiach, no to oczywiście poproszę Was o przedstawienie kolektywu Sputnik Fotos, bo Wy już gościliście u mnie na antenie i trochę rozmawialiśmy o tym, ale tutaj mamy taką wyjątkową okazję, żeby powiedzieć ogólnie o tym, czym się zajmujecie i kto jest w to zaangażowany. Kolektyw Sputnik Fotos powstał 10 lat temu i założyli go fotografowie z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W tej chwili głównym trzonem to jest polska grupa. Rafał Miglach, Adam Pańczuk, Agnieszka Rajs, Michał Łuczak i ja. No i do tego mamy jeszcze kilku kolegów, którzy z nami współpracują tutaj z regionu. I w zasadzie od początku naszej pracy skupialiśmy się na krajach na wschód, leżących na wschód od nas, czyli właściwie głównie byłych republikach radzieckich, z tego względu, że był jakiś dla nas taki wspólny mianownik, stąd też nazwa Sputnik, która też dużo radziecko brzmi. Tak, ale to rzeczywiście był taki wspólny mianownik nasz. Okazało się, że po prostu to doświadczenie komunizmu jest bardzo, bardzo silne dla nas i że też jakieś zrozumienie tego, co się wydarzyło właśnie u naszych wschodnich sąsiadów na całym tym terenie i zainteresowanie tym jest w nas bardzo, bardzo silne. Także to tak jest tematyka, która nas spajała. I zaczęliśmy od początku właściwie tworzyliśmy wspólne, kolektywne projekty. Były to początku mniejsze, bardziej geograficzne, tylko Białorusi, tylko Ukrainie. Natomiast potem z czasem to się zrobiło z tego pewna już metoda i pewna całość, którą właśnie teraz skończyliśmy. No i te fotografie, które oglądamy w Centrum Sztuki Współczesnej, pochodzą z jakich lat i z jakich miejsc? Adam. Pierwsze fotografie zaczęły powstać w 2008 roku na Ukrainie. Później mieliśmy taki duży projekt na Białorusi w 2011 roku i wtedy zaczęła się rodzić już taka myśl, żeby to usystematyzować, żeby zająć się wszystkimi byłymi republikami Związku Radzieckiego. Wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że właśnie w 2016 roku będzie 25-lecie upadku Związku Radzieckiego, że jest to też bardzo dobra okazja, żeby całościowo opowiedzieć, co się dzieje w tych byłych republikach radzieckich, jak one sobie poradziły po tym rozpadzie. A jak wygląda życie, jak wygląda tożsamość poszczególnych państw, czy oni się nabrali swojej jakiejś takiej tożsamości narodowej, czy są tam jednak te resentymenty ze Związkiem Radzieckim. No i z takim założeniem wyjechaliśmy do tych republik, że i przez kolejne 5 lat intensywnie pracowaliśmy na terenie byłego Związku Radzieckiego. Poproszę Was. Janek powiedział o takich wspólnych doświadczeniach naszych i republik radzieckich, ale jednak jak patrzę na te fotografie, no to my jednak wyszliśmy z tego obronną ręką, no też nigdy nie byliśmy włączeni aż tak mocno do Związku Radzieckiego. To, co oglądamy na tych fotografiach, to jest taki trochę postapokaliptyczny wręcz chwilami krajobraz. Wielkie, opuszczone budynki, jakieś ogromne projekty, które nagle zostały przerwane. No i teraz ani natura nie jest chętna, żeby to wziąć pod swoje władanie znowu, chociaż trochę próbuje, ani ludzie nie są gotowi, żeby coś z tym zrobić. To tak stoi. Znaczy, rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś niesamowitą traumą i piętnem, które i destrukcją, które w zasadzie zabrało tym krajom bardzo często czy jakąś ich tożsamość, czy zniszczyło w dużej mierze kulturę, czy jakiś dawny porządek, zburzyło, dało nowy, który po jakimś czasie też się rozpadł i ci ludzie zostali w jakiejś wielkiej pustce, która pozostała, która w bardzo różny sposób jest zagospodarowana.
do Rogona. W zasadzie te nasze projekty w dużej mierze są o tej transformacji, o próbie budowania na skliszczach. Tak naprawdę właśnie trochę po takim niemalże wybuchu. Jest na przykład kąpielisko zrobione w byłym więzieniu, tak? Byłem kamieniołom. No to są bardzo, bardzo różne są oblicza tej transformacji. Są kraje, które jak Republiki, znaczy jak kraje bałtyckie, które bardzo wyszły z tego obronu rynku, gdzie mamy w zasadzie już tylko takie pozostałości. Właśnie bardzo już niewiele ich i jakoś tam tylko symbolicznie to widać. Natomiast są kraje, które tak jak na przykład kraje Kaukazu czy Azji Centralnej, gdzie na końcu pracowaliśmy, no, które siedzą w tym strasznie głęboko i w zasadzie ta trauma jest wszechobecna i w mentalności ludzi i w krajobrazie w zasadzie w architekturze we wszystkim. Przeciąganie tego Rosji w dalszym ciągu, ogromne. Stąd w ogóle te stracone terytoria jako tytuł. Ważną informacją tutaj do tego, jak jest przekaz, jak ta postawa wygląda, jest to, że my, każdy z nas z fotografów pracował nad swoim oddzielnym tematem. Dopiero przed rokiem, jak zaprosiliśmy do współpracy kuratora Pawła Szymulskiego, powstał pomysł, żeby z tych wszystkich historii naszych oddzielnych stworzyć jedno duże archiwum, z którego będziemy budować oddzielną opowieść, która będzie łączyła te wszystkie nasze mniejsze historie w jeden wspólny temat. Ale też postanowiliśmy nie podpisywać tych zdjęć imieniem i nazwiskiem. Ta opowieść, która jest teraz zdradzone terytoria osad, ona jest jedną z możliwych opowieści o tych byłych republikach radzieckich. To nie jest tak, że to jest nasza skończona wizja, czy tak to wygląda. Te opowieści będą powstawały w zależności od tego, jak kurator stworzy tą historię. Także to nie jest tak, że my sobie pojechaliśmy i że tak jest, koniec, kropka. W żaden sposób nie mieliśmy takich zakus ekspercki, czy reportażowy, tak, że tak jest, bo po prostu nie wiemy, jak jest. My się jakiś przyjrzeliśmy małym wycinkowi, przysiadliśmy to przez siebie i w wyniku tego powstały te zdjęcia. Później Paweł stworzył z tego swoją historię w porozumieniu z nami. A przyznacie się też po jednym zdjęciu, które z waszych zdjęć zobaczymy. Mam kary finansowe za przyznanie. To jest żart oczywiście. Ale wydaje mi się, że ważne jest właśnie, jeszcze dodając do tego, co Adam powiedział, że my, ja dostałem każdy z nas dostępu do opracowania jakąś bardzo konkretną, bardzo wycinkową historię. Natomiast ta metoda pracy, którą przyjęliśmy, czyli właśnie dopuszczenie do tego jeszcze osoby, takiego kuratora, który jakby trochę z lotu ptaka patrzy na to wszystko z góry, widzi te nasze poszczególne historie i widzi pewne wątki, które się w nich powtarzają. Pozwala no, na pewne, oczywiście to wszystko jest straszliwie subiektywne, no, ale na pewien taki spojrzenie z takiego troszeczkę metapoziomu na cały ten region i właśnie na różne powtarzające się wątki. Jakby każda z tych narracji, którą teraz budujemy z tego całego archiwum zwróconych terytorium, każda z wybranych tych wątków jest właśnie pewnym konkretnym wątkiem, który się powtórzył w naszych wszystkich pracach, albo przynajmniej w części tych materiałów. Czyli tak naprawdę mamy zdjęcia wymieszane z przeróżnych krajów, pozbawione częściowo kontekstu właśnie tych historii, w których powstały, ale zawsze z podpisem, zawsze wiadomo o co tam chodzi, jest ta historia. Natomiast ułożone są potem właśnie w tej nowej linii narracyjnej, tak jak ta wystawa jest jedną z nich, tak samo też i publikacje książkowe, kilka, które teraz dajemy, są tak samo każde osobne wątki wyciągnięte z całości. To o książkach jeszcze za chwilę powiem, ale chciałabym o tej wystawie jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo tak jak już powiedzieliście, ten tytuł brzmi Stracone terytoria, ale cały opis wystawy zaczyna się od listu do Koryntian i tam jest podkreślona ta religijność, co jeśli myślimy o republikach postradzieckich, to oczywiście to nie jest pierwsze, co nam się nasuwa, tylko ta religijność dotyczy ideologii marksistowskiej, faktycznie tych na przykład wielkich budynków budowanych na cześć dyktatorów, że to jest też pewne
pewnego rodzaju no właśnie religia, kult jednostki, tylko czegoś, no właśnie kult czegoś innego. Cały system opierał się na kulcie jednostki do Stalina i to, co Stalin zrobił już no, w 30 latach, czyli ustawiał te kołchoźniki, kłusniki w najmniejszych wioskach, na zbudynkach, czy tam w Republikach Związku Radzieckiego, dopiero co zaanektowany, jego głos był jak głos Boga. To później to postępowało i burzenie wszystkich cerkwi i budowanie tych gmachów, no jakby to gdzieś ma to swoje korzenie i Maciek Bisu, który jest autorem tekstu, doskonale to wyczuł, że no wiedział od początku, na czym ten system się zasadzał. To system totalitarny, który uzurpuje sobie prawo do działań na duszy ludzi. Totalny system. Co widać też na zdjęciach na przykład na terenach, które przeszły przez próby jądrowe, prawda? Czyli zupełnie brak poszanowania dla ludzi, którzy tam mieszkali, dla natury. No i zostaje pustynia po tym. To są takie chyba tereny najbardziej symboliczne, no bo tam rzeczywiście mieliśmy do czynienia z tym skażeniem, z podmiotowością tych terenów przyrody i ludzi. Natomiast no też tam to był ten cały wyścig zbrojeń i wydatowy program Związku Radzieckiego. Może to jest dobry moment, żeby powiedzieć o książce, którą w tej chwili trwa kampania crowdfundingowa, się zaczęła na zbranie środków, żeby ją wydać. To tak jak wszystkie te części nazywają się Stracone Terytoria, łamane na coś, no tutaj będzie to owocowy sad. I to jest właśnie książka, która opowiada o różnego rodzaju eksperymentach i właśnie takim podmiotowieniu człowieka, przyrody, krajobrazu, na którym właśnie ten system sobie w dowolny właśnie sposób formował, podporządkowywał. I właśnie bardzo dużą częścią tego właśnie są te kwestie związane z wpływami odmówi. Także jeśli chodzi jeszcze o tą kampanię, to na stronie Facebooka Smutnych Fotos jest o tym wszystkie informacje. I tam zresztą też można w ramach wsparcia tej książki można kupić pierwszą książkę, która wyszła, czyli Kompletne Spis Rzeczy. To jest książka do czytania, wbrew pozorom, dana przez spółka, który się zajmuje głównie obrazkami, a są to hasła stworzone przez pisarzy, artystów, naukowców, których Sputnik zaprosił do współpracy i oni wybrali sobie 3 do 5 haseł, które opiszą związane ze Związkiem Radzieckim swoje wspomnienia, czy jakieś problemowo. No i jest to taki kompletny spis rzeczy, bo wiadomo, że w Związku Radzieckim się nie da zamknąć w kilku hasłach. To troszeczkę chyba tak jak z naszymi zdjęciami, które też są jakąś bardzo subiektywną próbą jakiegoś opisu jakiejś rzeczywistości, oczywiście skazaną na porażkę, bo jest to jakieś po prostu jednak liźnięcie tylko tej rzeczywistości. Tak samo właśnie tutaj też w warstwie słownej mamy autorów, którzy też piszą jakieś swoje asocjacje i swoje wyobrażenia, bardzo często nie mając bezpośredniego doświadczenia tego rejonu. Może jeszcze warto wspomnieć, że 6 listopada w niedzielę o 16 będzie promocja i premiera książki, niekompletny spis rzeczy w Kinolabce, także zapraszamy serdecznie. Zapraszamy, sama wystawa do lutego, czyli jeszcze trochę czasu jest. No jest jeszcze bogaty program towarzyszący, także zapraszamy na stronę ZRZ, tam bardzo dużo się dzieje. Zapraszamy, bardzo gorąco. Sputnik Fotos, Jan Brykczyński, Adam Pańczuk byli ze mną w studiu dzisiaj. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Kultura osobista całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Przewodnik technologiczny Tok FM. Karolina Głowacka, dzień dobry. Wczorajsza konferencja Microsoftu, na której gigant pokazał swoje nowe propozycje, wzbudziła falę komentarzy, w większości pozytywnych. Mówi się, że firma coraz bardziej staje się nowym Apple'em. Trudno, żeby nie było takich skojarzeń, kiedy oglądamy największą nowość, komputer Surface Studio. To sprzęty w stylu all-in-one, czyli wszystko w jednym. Podobnie jak słynny iMac, mamy tu do czynienia z wielkim monitorem, w którym mieści
mieści się cały sprzęt. Nie mamy pecetowej skrzynki, tylko monitor, klawiaturę, myszkę oraz nowe narzędzie Surface Dial, które pozwala na sterowanie gestami. Właśnie, najważniejsze, ten wielki monitor nowej propozycji Microsoftu jest dotykowy, a jego podstawa może się wygiąć pod takim kątem, że otrzymamy ogromny tablet z możliwością rysowania bezpośrednio na jego powierzchni. Wizualnie robi to wrażenie. Cena? Drogo. Bardzo drogo. W przeliczeniu na złotówki wychodzi 12 tysięcy złotych i to w tej najtańszej wersji. Sprzęt ma trafić do sprzedaży na święta, ale liczba egzemplarzy będzie ograniczona. Do usłyszenia. Przewodnik technologiczny. Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Gdy uchodźcy zajadali się klejkiem, staruszek usiadł na pobliskiej skale. Jedyne, co robiłem w życiu, to pilnowanie zwierząt. Nie mam szans na audiencję u jego świątobliwości, ale wy jesteście młodzi. Kiedy się z nim zobaczycie, pomódlcie się za mnie. Posłuchaj fragmentów książki Jonathana Greena Morderstwo w Himalajach. Czyta Mariusz Bonaszewski. Od poniedziałku do piątku po 21:00 tylko w radiu. Tok FM. Reklama. Mamo, skąd oni się tutaj przyjechali? A zaprosiła mi do tych swoich znajomych z Facebooka. No wszystko będzie dobrze, babcie dobrze. MediaMarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. Za kamerę sportową GoPro Hero Session. Z funkcją nagrywania filmów jakości Full HD i szybkością 60 klatek na sekundę. Zapłacisz 799 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. W najnowszych charakterach. Jak dodać sobie pewności siebie? Kiedy wątpliwości są dobre? Jak budować własną skuteczność? A z częścią nakładu książka o tworzeniu dobrego związku. Kiedy mężczyzna spotyka kobietę? Charaktery już w sprzedaży. Specjalna oferta tylko dla posiadaczy zarejestrowanej karty Moja Biedronka. Świeży schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo. Tylko 8,99 za kilogram. 8,99 tylko z kartą Moja Biedronka. Tylko do środy. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Wspominasz wakacje? Chciałbyś znów poczuć ich smak? Otwierdź zamirashop.pl i zamów oryginalne produkty z Libanu, Turcji, Grecji lub Indii. A już jutro trafią na twój stół. Zamirashop.pl. Sklep internetowy z żywnością orientalną i wegetariańską. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Każdy taki niewłaściwy stosowanie zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest nam za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Nawet 360 mg w ciągu. Wskazania. Łagodne stan napięcia nerwowego. Uczucia niepokoju i przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Jestem mordercą. Historia śledztwa zbrodni, które wstrząsnęły Polską. Zdobywca serweru na festiwalu filmowym w Gdyni. Trener, jakiego nie było w polskim filmie. Mordowałem te kobiety. Numer filmowy. Maciej Wimrzycy. Jestem mordercą w kinach od 4 listopada. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba slim. Ale to tabletki nowotropy. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Boczny, bo znikają boczki. Suplement nie ty, chyba z nimi. Na wątrobę i smukłą zylekę. Wzmacnia zmiar wzrok poprzez wspomaganie rozmanitych, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Moje dziecko. Najlepsza aplikacja dla rodziców w Polsce. Rozwój, dieta, delektacja. Powierzę za darmo w Google Play lub Samsung Apps. Moje dziecko. Zaufało nam już 100 tysięcy rodziców. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. W czwartek 27 października, minuta po 18. Informacje Tok FM. Adam Oskar.
Unii i ambasadorowie zaakceptowali żądania Walonii, podpisanie CETA coraz bliżej. Prezydent Rosji uprzejmie zapewnia, że nie zamierza atakować żadnego kraju. Frank szwajcarski znowu po 4 zł w informacjach gospodarczych o osłabieniu naszej waluty. Jest zgoda ambasadorów na belgijskie porozumienie CETA. Oznacza to, że jutro nad umową o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą głosować będzie parlament belgijskiego regionu Walonia. Jeśli zgodnie z dzisiejszymi deklaracjami Walonowie poprą CETA do Brukseli na uroczystość parafowania umowy, będzie mógł przelecieć kanadyjski premier Justin Trudeau. Premier Beata Szydło na spekulacje o przełożeniu rok rewolucji w edukacji przekonuje, że jeżeli nie będzie wprowadzenia chaosu i dezinformacji, to powiedzie się reforma oświaty przewidująca likwidację gimnazjów i powrót do 8-letniej podstawówki. Samorządowcy z Pomorza zarzucają tymczasem szefowej MEDU unikanie dialogu. Anna Zalewska miała się dzisiaj w Gdańsku spotkać z odpowiedzialnymi za edukację urzędnikami, ale w ostatniej chwili zastąpiła ją sekretarz stanu Teresa Bargocka. Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk nie krył irytacji. Gdańska po raz kolejny nie przyjechała. To jest kolejny afront wobec tych, którzy tutaj dla niej specjalnie dzisiaj przyjechali, po to, żeby usłyszeć, ale też żeby wypowiedzieć swoje zdanie. Przecież na tym polega dialog. Pani minister wszędzie opowiada, że dialoguje, że się spotyka. Niestety nie jest to prawda i dzisiejsza nieobecność dokładnie to potwierdza. Kilka tygodni temu minister Zalewska zrezygnowała z odbywającego się w Gdańsku spotkania z ponad 1000 dyrektorów szkół z całej Polski. W ostatnich dniach tzw. państwo islamskie przeprowadziło egzekucję kilkudziesięciu mieszkańców wiosek, z których islamiści musieli wycofać się pod naporem irackiej armii nacierającej na Mosul na północy Iraku. Takie informacje przekazują lokalne władze. Większość zabitych to byli irackcy policjanci i żołnierze, którzy mieszkali na terenach zajętych przez islamistów na południu od Mosulu. A w Białymstoku ruszył proces o zbieranie funduszy na tzw. państwo islamskie. Na ławie oskarżonych zasiadło 4 Czeczenów. Według śledczych mieszkający na stałe w Polsce i Niemczech mężczyźni mieli 2 lata temu zabrać prawie 10 tysięcy euro dla dżihadystów w Syrii i w Iraku. Mieli też w Polsce kupić dla nich 2 wojskowe plecaki i zorganizować w Białymstoku operację rannego terrorysty. Mężczyźni od ponad 1,5 roku siedzą w białostockim areszcie. Dzisiaj zdecydowanie odrzucili oskarżenia. Państwo islamskie określili mianem choroby, odmówili jednak w większości składania wyjaśnień. Prezydent Rosji, który zapewnia, że nie zamierza atakować żadnego innego kraju, twierdzi też, że media celowo stworzyły wrażenie, że w wyborach prezydenckich w USA faworytem Rosji jest kandydat republikanów Donald Trump. Będziemy pracować z każdym prezydentem, którego wybierze naród amerykański, który zechce pracować z nami, zapewnił Władimir Putin. Informacje gospodarcze. Wojciech Kowalik, dobry wieczór. Coraz bliższa wydaje się perspektywa powrotu banku PKO S.A. w ręce polskich właścicieli. PKO, czyli polskim Unicredit, o cenie, za jaką mogłyby kupić bank. Według Reutera PZU miałoby przejąć 20% PKO, PFR 13%, a Unicredit miałby zatrzymać 7% akcji polskiego banku. Wartość transakcji sięgnęłaby zatem co najmniej 2 600 000 000 euro, czyli ponad 11 miliardów złotych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz czwarty przedstawił sądowi istotny pogląd w sprawie. Tym razem dotyczy on sporu frankowiczów z Eurobankiem. UOKiK zgodził się z konsumentami, że bank nieprecyzyjnie ustalał wysokość kursu walut, a to jest niedozwolone. Poprzednie 3 istotne poglądy w sprawie UOKiK wyraził w związku z procesami frankowiczów z mBankiem. Stanowisko urzędu, przypomnę, nie jest dla sądów wiążące, ale mogą one je brać pod uwagę. Brytyjska gospodarka okazuje się całkiem odporna na zbliżający się nieuchronnie Brexit. W 3 kwartale tego roku, czyli już po czerwcowym referendum, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem wspólnoty, gospodarka rosła o 2,3% w skali roku, a to wyraźnie więcej niż spodziewały się rynki. Odczyt PKB Wielkiej Brytanii nie potwierdza więc groźb części ekonomistów, że sama perspektywa Brexitu natychmiast doprowadzi do załamania gospodarczego. W Kołbaskowie pod Szczecinem powstanie 4. w Polsce centrum logistyki Amazona. Pracę znajdzie w nim ponad 1000 osób. Sebastian Wierciak. Prace na terenie, gdzie powstaje wielka, bo mająca powierzchnię 67 tysięcy metrów kwadratowych hala Amazona, właściwie już ruszyły. Największy na świecie sklep internetowy powstał w Stanach 20 lat temu. W Polsce zainwestował do tej pory 3 miliardy złotych. W halach pod Poznaniem i Wrocławiem pracuje w sumie 6 tysięcy osób. W Kołbaskowie w ciągu 3 lat pracę znajdzie kolejny 1000, głównie przy pakowaniu zamówionych produktów. Rekrutacja ruszy na początku roku. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Spore osłabienie złotego na koniec dnia. Frank szwajcarski znowu przekroczył psychologiczną barierę 4 złotych. Mocniejsze też euro po 4,33 i dolar po 3,97. Funt brytyjski kosztuje 4,83 zł. Na warszawskiej giełdzie na zamknięciu wzrosty. WIG w górę o 0,6, WIG 20 o 0,9%. W Europie Zachodniej na plusie tylko główny indeks w Londynie. Niewielkie spadki dziś na giełdzie w Nowym
Jorku. A na kolejne informacje w Tok FM zapraszam na 18.20. Pogoda. Jutro po mglistym poranku zdecydowana przewaga chmur. Miejscami będzie padać deszcz, głównie na północy. Na termometrach od 8 do 13 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Postfaktum. Audycja Postfaktum, Agata Kowalska przy mikrofonie. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj pierwszą część programu poświęcimy polskim kierowcom i zmianom, które zaproponował jeden z klubów parlamentarnych. Zmianom w ustawie Prawo o ruchu drogowym, czyli tym najważniejszym kodeksie, który każdy kierowca znać powinien. Ze mną telefonicznie jest Paweł Szramka, poseł klubu Kukiz 15. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, witam państwa. Bo to właśnie klub Kukiz 15 zaproponował szereg zmian w ustawie PORD, czyli Prawo o ruchu drogowym, przepraszam za ten skrót. Chciałabym, żebyśmy nie mamy aż tak wiele czasu, żeby przyjrzeć się, to jest spory projekt, państwo rzeczywiście tutaj sporo pracy poświęcili, ale jest kilka takich kwestii tam poruszonych, które myślę przyciągną uwagę słuchaczy, niezależnie czy prowadzą samochody, czy nie prowadzą, a przede wszystkim jeśli są policjantami. Pierwsza rzecz, która mnie zaciekawiła, to państwa pomysł, żeby policja miała obowiązek sprawdzać uprawnienia kierującego w systemie teleinformatycznym w trakcie kontroli drogowej, a jeśli tego nie może zrobić, to za brak dokumentu posiadanego przez kierowcę w tym momencie przy sobie, nie można nałożyć kary. Skąd ten pomysł? O co tu chodzi? Znaczy, często pojawiają się sytuacje, że kierowcy po prostu za pomocą prawa jazdy bądź poruszają się hiszpaną pojazdami. Dokumenty zostawią w jednym z tych pojazdów, a nie się poruszają. A wiadomo, że policja ma dostęp do systemu, który można łatwo sprawdzić, czy ktoś posiada uprawnienia, czy nie. Tak więc naszym zdaniem bez sensu jest trochę karać obywateli za to, że nie posiada przy sobie kawałka plastiku, który tak naprawdę bez posiadania tego kierowca nie traci umiejętności kierowania pojazdem, bo dalej te uprawnienia nie ma. Niełatwo to można sprawdzić za pomocą systemu teleinformatycznego, który policja posiada. Ale rozumiem, że chodzi o prawo jazdy, a nie na przykład rejestrację samochodu. Nie, nie. Chodzi oczywiście o dokument prawa jazdy. No to dlaczego w jednakowy sposób nie traktują państwo takiego dokumentu, jakim jest rejestracja? To też w końcu kawałek plastiku. Znaczy, to były postulaty obywateli. Ja chciałbym sprecyzować, co pani powiedziała, przede wszystkim najwięcej pracy. Cały projekt włożyło Stowarzyszenie Prawo na Drodze na czele z prezesem panem Arturem Meszlewskim. I to on na podstawie swojej wieloletniej pracy oraz konsultacji teraz ostatnio się przygotował.